Cześć. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że Czesi również mają udział w historii motoryzacji. A to za sprawą Emila Skody, który w XIX wieku prężnie działał w przemyśle, a to dało początki motoryzacji. W dzisiejszym odcinku Skoda Octavia drugiej generacji z roku 2011, oczywiście po montażu instalacji gazowej. Zaczynamy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zrób to teraz. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o kolejnych materiałach, ponieważ nasze realizacje średnio ukazują się raz w tygodniu. Tak jak wcześniej wspomniałem, samochód jest z 2011 roku i nie da się ukryć, że wizualnie odbiega od samochodów, które zazwyczaj pokazujemy na naszym kanale. Jednak w erze obecnego downsizingu oraz aut elektrycznych mam wrażenie, że jeszcze zatęsknimy za tego typu samochodami. Zobaczmy teraz jednostkę napędową Skody. A jeżeli chodzi o jednostkę napędową, mamy tutaj silnik z oznaczeniem TSI o pojemności 1,8 litra. Jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny oraz turbodoładowaniem, a moc, którą generuje, to 160 koni mechanicznych. Co ciekawe, jednostka ta wyposażona jest w tak zwany dual wtrysk, czyli mamy tutaj dwa komplety wtryskiwaczy. Są to wtryskiwacze bezpośrednie oraz pośrednie i w ten sam sposób odwzorowana jest instalacja gazowa, której na dobrą sprawę nie widać. Jedynie co możemy zauważyć spośród podzespołów instalacji to reduktor oraz filtry, które ułatwiają nam coroczne serwisowanie w ramach naszej 5-letniej gwarancji. A jeżeli chodzi o spalanie benzyny, w tym modelu będą to wartości około 8 litrów podczas jazdy spokojnej, natomiast podczas jazdy dynamicznej spalanie może wzrosnąć nawet do 11 litrów na 100 km. A po montażu instalacji gazowej i litrażowaniu na odcinku 200-kilometrowym autostrady, nie przekraczając prędkości 140 km na godzinę, spalanie gazu wyszło 9 litrów plus 0,7 litra benzyny i mam oczywiście na myśli spalanie w przeliczeniu na 100 km. Zatem pan Krzysztof, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy, będzie jeździł oszczędniej. A o ile oszczędniej? 28 zł na każdych 100 km, tyle zaoszczędzi. Na 1000 km będzie to 280 zł. A po przejechaniu dystansu 10 tysięcy km w portfelu właściciela zostanie 2800 zł. Koszt zabudowy zwróci się po około 20 tysiącach przejechanych kilometrów. Zajrzyjmy teraz do środka. A jeżeli chodzi o wnętrze, miejsca tutaj jest bardzo dużo, zarówno nad głową, jak i na nogi. Mam bardzo dużo miejsca. Plusem jest tutaj na pewno ergonomia za sprawą fizycznych przycisków, co w nowych samochodach za sprawą dotykowych wyświetlaczy nie jest już takie oczywiste. Jest też dużo schowków, w różnych miejscach są poukrywane. To również na plus. I mamy kolejny schowek, w którym został zabudowany przełącznik do przełączania się między paliwami, oczywiście na życzenie klienta. Zwróćcie uwagę, że przełącznik jest płaski, w ogóle nie odstaje, a tak w ogóle go nie widać. Przejdziemy teraz do bagażnika ze względu na nadwozie typu sedan. O, przepraszam, aktualizacja. Mamy tutaj nadwozie typu liftback, więc klapa otwiera się również z szybą. Pod podłogą bagażnika znajduje się zbiornik na nasze ekologiczne paliwo o całkowitej pojemności 53 litrów. Ze względu na 80% stopień napełnienia w praktyce zatankujemy około 41 litrów gazu i pokonamy dystans od 400 do 450 km. Jak widzieliście przed chwilą na przebitkach, przestrzeń bagażowa w Octavii jest ogromna, a przejdziemy do kolejnego miejsca. Miejsca pod klapką nie jest tutaj zbyt dużo, zatem aby zatankować, konieczne będzie zastosowanie adaptera. To tyle.
Możecie też zauważyć część naszej floty aut zastępczych, więc jeżeli przyjedziecie do nas nawet z drugiej części Polski, co zdarza się nierzadko, możecie sobie taki samochód wypożyczyć, czy to na czas serwisu, czy montażu. Jeżeli chodzi o ten model Skody, przy obecnych cenach paliw dochodzących do 6 zł, instalacja gazowa okazuje się bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Zatem jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy na www.gazautomix.pl. A tymczasem do następnego. Na razie, cześć. Jeżeli chodzi o przełącznik do przełączania się między paliwami, na życzenie klienta zostało zabudowane również w kolejnym schowku, który odkryłem teraz całkiem przypadkiem za sprawą dotykowych wyświetlaczy. Nie jest już tak oczywiste. Jeszcze raz. A jeżeli chodzi o miejsce, o wnętrze, miejsce jest